Cześć, witajcie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o systemie skrzyń narzędziowych Kistenberg X-Block i to będzie pierwszy film wprowadzający w ogóle w temat systemu i uważam, że taki filmik jest potrzebny, a nawet i niezbędny, żeby złapać, spiąć to wszystko, przynajmniej częściowo wszystko, bo to się rozrasta, to powstaje cały czas, ten system się tworzy nadal, on się po prostu powiększa. Mało tego, dochodzą kolejne systemy, kolejne rzeczy, które się łączą częściowo, a być może będą się łączyć w 100% później z systemem i to będziecie mieć w kolejnych filmach i będzie stworzona playlista, w której to będzie zawarte wszystko razem do kupy, będzie dużo filmów. Słuchajcie, system Kistenberg X-Block to jest kolejny polski system skrzyń transportowych, skrzyń modułowych, warsztatowych i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Mamy skrzynki, które możemy w bardzo różny sposób transportować i w niesamowity sposób konfigurować swój zestaw. Niesamowity, bo tego jest bardzo dużo i bardzo dużo wersji każdej jednej skrzynki. Słuchajcie, lecimy sobie po kolei. W systemie mamy wózki. Zaczniemy od dołu. Jakoś to trzeba usystematyzować, aczkolwiek no, delikatny chaosik będzie, bo tego jest bardzo dużo. Mamy wózki, moi drodzy. Wózki występują w dwóch wysokościach. Niski wózek, wysoki wózek. W ogóle masakra, nie? Ale są. I teraz tak, każda jedna skrzynia systemu występuje w trzech wersjach pokryw, oprócz długich skrzynek, o których potem opowiem, albo od razu. Wagony występują z dwoma wersjami pokryw, Pro i Tech, czyli organizerek szyny. Tutaj macie Tech, czyli szyny, Pro, czyli gładka i Logic, która jest z organizerkami. Tyle. Jakby tego było mało, czyli mamy trzy niskie wózki, którym dziękujemy. Mamy trzy wózki wysokie, które dzielą się jeszcze na dwie wersje. Bo mamy wózek bez i z szufladą. Szuflada nie jest uszczelniana, szuflada to jest słabe ogniwo, jeżeli chodzi o wodę, o szczelność. Oczywiście można z tego zrezygnować, ale można to wziąć jako duży atut i plus, bo macie dostęp do zawartości skrzyni bez otwierania od góry, czyli bez rozkładania zestawu na przykład. Albo możecie sobie tą szufladkę wywalić i wsadzić na przykład kompresorek albo cokolwiek innego tam chcecie umieścić, to wtedy się da jakieś urządzenie, maszynkę. Czyli mamy 6 wózków wysokich, czyli w sumie wózków macie 9 do wyboru. Możecie sobie wybrać, który dla Was jest idealny. 9 wersji wózków. Temu Panu też dziękujemy. Mało tego, producent daje nam możliwość transportu całości na platformie. Platforma, moi drodzy, ma 4 kółeczka obrotowe i jedzie sobie bardzo czyściutko i ładnie po powierzchniach równych. Jeżeli chcielibyście transportować to po jakimś schodku też, bo ja to tak robię, że cyk, na schodek i na hama i wjedzie, no nie? Czyli jeden krawężnik, jeden schodek, dacie radę. Na dwa, trzy schodki więcej, no to już trzeba sobie tam to rozpiąć i tak dalej. To jest platforma, to jest inny system, inny sposób transportu. Jeżeli chcecie transportować to inaczej, na ten moment wózki. Być może coś się pojawi jeszcze innego. Platforma, moi drodzy, występuje jako platforma. Wtedy macie kółeczka, dwa z hamulcem, wszystkie skrętne, albo występuje jako adapter. Dlaczego nie? Co to jest za problem, słuchajcie? Platforma bez kółek, nie? No i gościu może sobie to w samochodzie, nie? W busie, w bagażniku, na furmance, na pick-upie, na czym chce, gdzie chce, wrzuci pyk, skrzynki zapina i może tam ciorać. I nic mu się nie wywala, bo wszystko ma przypięte na stałe. Zajmuje to troszkę więcej miejsca, no bo tutaj w koło trzeba mieć trochę przestrzeni, żeby sobie to ogarnąć, ale ze 2-3 zestawy na pacę na spokojnie ogarniecie, no nie? Fajnie. Może to być oczywiście na ścianie. I wtedy na ścianie sobie skrzyneczka wisi. Czy to będzie w aucie, czy to będzie na warsztacie, czy to będzie szafeczka ze skrzyneczki, bo też się da zrobić. No przecuda, nie? Mało tego, bo to nie jest wszystko jeszcze. Tutaj łączymy skrzynię systemu X-Block i z drugiego systemu, o którym dzisiaj nie mówimy, bo dzisiaj zarysowujemy sobie X-Blocka. No ale jedna platforma ogarnia nam dwa systemy na dzień dzisiejszy. W
systemie występują skrzynki wysokie. Te, co tam na platformie, to jest taka skrzynia. Dzisiaj szczegółów nie będzie. Występują skrzynki niskie. To są te. Tutaj. Średnie raczej. I niskie skrzynie. Tak to wygląda. Każda jedna skrzynka, moi drodzy, w trzech rodzajach. Pokryw i z bardzo bogatym wyposażeniem. O tym będziemy mówili w innych filmach, ale warto jest nadmienić, że to wyposażenie standardowe, takie na dzień dobry, jest bardzo bogate. Najbogatsze z tych, które do tej pory widziałem w skrzyniach. Wagony. Wagoniki występują w dwóch wersjach. Wagonik to sobie jest długa skrzynka. Różnią się pokrywami. Na przykładzie tego pogadamy sobie, bo tam mamy tylko jeden konektor, jedna szerokość konektorów jakby. Tutaj są dwie szerokości konektorów i przejdziemy sobie płynnie do kolejnego tematu, czyli łączenie skrzynek ze sobą, ale takie nieoczywiste. Czyli macie X-Block i do X-Blocka, moi drodzy, łączycie sobie toolboxy małe. Co jest genialne, bo te toolboxy wiem, że wiele osób lubi, i one po prostu ogarniają bardzo małe tematy. No i możecie to łączyć do X-Blocka. Ja Wam dzisiaj tego nie pokażę, bo wersja Pro będzie z podwójnymi konektorami, ja jej nie mam dzisiaj. I wszystkie te pokrywy będą ogarniały sobie takiego toolboxa małego. Każdą skrzynkę X-Blocka ogólnie i toolboxa średniego. Czyli będziecie mieli kolejne dwie skrzynki w systemie. To jeszcze jest w jakichś wersjach. Ja dzisiaj wszystkich rzeczy, no, dla mnie to jest świeży temat, te małe skrzynki, to będzie po prostu w kolejnym którymś tam filmie, ale to się łączy. I te skrzynki się łączą z, te średnie się łączą już z każdą wersją. Czyli możecie sobie na wózeczek wersji Tech albo Logic wrzucić taką skrzyneczkę albo dwie, no i jedziecie do roboty, gada. Możecie sobie, moi drodzy, taką skrzyneczkę wrzucić na wagonika. I wagonik, cyk, zapinacie sobie. Jedziecie z tym, jak z zestawem małym, dwie skrzynki. Możecie sobie tutaj wrzucić jeszcze większą skrzynkę, bo tu są podwójne konektorki i wtedy macie długi wagon i długą skrzynkę toolbox, w której wozicie jeszcze jakieś tam rzeczy, nie? No, super sprawa. Kolejna rzecz, kolejny moduł, kolejna opcja, kolejna możliwość po prostu. No, dlaczego się ograniczać, nie? Dajmy ludziom możliwość, niech se wybierze, co chce. Jeżeli nie chce na tym transportować, no to nie będzie, nie ma problemu, nie? No ale jeżeli by chciał, to ma taką opcję. Ma też opcję na wagonie transportować X-Blocka. Zwykła skrzynka z systemu X-Block nie proponuje wysokich, bo one mogą dopakowane już delikatnie przeważać. Taki rodzaj wózka. Ale moi drodzy, średnia skrzynka z narzędziami, co tam jest? Przyssawy. Na dole szpachelki. No i gościu se jedzie, nie? No patrzcie się. Dobra, przeważy to w którymś momencie, nie? No bo tam jakby jesteśmy nad kołami, bardzo duży kąt. No ale możliwość jest, nie? Jadę sobie z dwoma skrzynkami. Świetnie zorganizowany do roboty. Długie narzędzia, inne rzeczy, a tu jeszcze mam drugą rączkę na drugi wózek, platformę, na, nie wiem, dwa zestawy jesteście w stanie transportować. Jeden z przodu, drugi z tyłu. Jeździłem tak wiele razy, no problem. Gościu se 6 czy tam 8 skrzynek wiózł, plecaczek jakiś tam prywatny czy z aparacikiem i heja, no nie, do roboty, no problem. Bardzo fajny temat. Słuchajcie, chyba powiedziałem o wszystkim. Nie. Kosze jeszcze. Dobra, koszyki, bo tego jest tak dużo, że widzicie, gubię się. Kosze występują w trzech wersjach. Standardowy kosz, który ma od dołu i z góry konektorki, możliwość dopinania czegokolwiek, czyli każdej jednej skrzyni systemu. Występują kosze, one się nazywają X-Block Pro Bucket. Basket, dobra. I te kosze łączą się z X-Blockiem jako górna, ostatnia skrzynka. Tutaj już nie poczarujemy. Tam są takie konektorki, dość delikatne, które łączą się tylko i wyłącznie jako górna skrzynia. Ale to jest genialnym rozwiązaniem na organizację przeróżnych rzeczy na warsztacie.
tani, taki lekki kosz, który opiszecie z kilku stron sobie i możecie to używać w ten sposób. Czyli macie zorganizowane lampy, przedłużacze, wałki, jakieś adaptery, uchwyty do wałków, pędzle, cokolwiek chcecie, tam tu grzebienie, tu przyssawki, tu szpachelki, tu coś tam. Jeżeli taki sposób preferujecie jak ja, ja na przykład no, robię w ten sposób, że na daną robotę pakuję dany zestaw, bo nie zawsze mam malowanie i nie zawsze mam na przykład elektrykę, nie? Czyli po prostu mam ze dwie, trzy skrzynki puste i tam wrzucam zawsze kilka wałków, jakąś szpachelkę, jakiś akrylek, jakieś coś i to biorę z tych rzeczy tutaj. I potem całą tą robotę sobie jeżdżę z jednym zestawem, jeżeli ją skończę, no to najczęściej pakuję, czyszczę wszystko z powrotem na miejsce, chyba że następna robota wygląda podobnie. I tak to wygląda u mnie. Pakuję się z tych koszy, które mam tutaj na magazynie, bo tam mam zmagazynowane rzeczy, na przykład wałki, mam tyle wałków, no to po cholerę mam to wozić wszystko naraz, nie? Czy folie na przykład i worki na śmieci również, no po co mam to wozić? Tyle ile potrzebuję, te mam akurat, część jest na robocie, część jest tutaj, no nie? One sobie są na półeczce, czekają. Okej, dalej. Te kosze łączą się ze sobą w ten sposób, że stoją jeden na drugim. Ale jeżeli chcielibyśmy, żeby ten kosz jeden do drugiego się schował, po prostu obracamy. I on wtedy wpada jeden do drugiego, więc puste kosze bardzo fajnie można złożyć, one nie zajmują dużo miejsca. O tym będziemy szczegółowo rozmawiać na filmach, to tak tylko jako zajawka. Słuchajcie, teraz to już by było chyba wszystko, mam nadzieję. Więc tak wygląda system X-Block Kistenberga. Tak wyglądają skrzynki modułowe. Polskie kolejne, które są bardzo fajnie wykonane, bardzo sensownie skonstruowane, świetne materiały i tak dalej. Ja mogę powiedzieć, że te skrzynki są godne polecenia na dzień dzisiejszy. Mam je przetestowane i sprawdzone. Prezentacje będziecie mieć kolejnych skrzyń, kolejnych rzeczy, bardziej szczegółowe, podzielone już na mniejsze filmy i o tym będziemy sobie rozmawiać kiedy indziej. W tym filmie to wszystko. Życzę Wam jak zwykle miłej pracy. Trzymajcie się, hej!